Ryszard Brzozowski, kierownik Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej Gryfińskiego Stowarzyszenia Ratowniczego. Jeżeli chodzi o poszukiwania z GSR-em, od około roku działam w zakresie poszukiwań. Uczymy się cały czas, ale myślę, że po tym roku są to dobre doświadczenia i będziemy tylko szli do przodu i rozwijali się w tej materii. Nasze poszukiwania stricte, jeżeli chodzi o technicznej strony, są oparte na aplikacji Siron, która została stworzona przez Stowarzyszenie Szukamy i Ratujemy. Ta aplikacja pozwala nam tak naprawdę w pełnym zakresie zarządzać terenem, który przeszukujemy, jak i ludźmi w tym terenie. I diametralnie, bardzo realnie ułatwia nam pracę. Gdybyśmy mieli pracować chociażby analogowo na mapach, byłoby to dużo trudniejsze i zajmowało to dużo więcej czasu. Dlatego tutaj, jak w każdej dziedzinie naszego życia, technologia jednak jest bardzo pomocna, a jeżeli możemy ją wykorzystać do tego, żeby komuś pomóc, to jak najbardziej staramy się ją wykorzystywać. No, podstawą takich działań, jeżeli chodzi o ich początku, czyli przyjazdu na miejsce zdarzenia, jest oczywiście konsultacja z jednostką policji, która kieruje na miejscu działaniami, bo to tutaj policja zarządza takimi tematami w Polsce. Potem oczywiście my rozstawiamy swój sztab, w którym pracują planiści, którzy to właśnie przez aplikację Siron układają na podstawie mapy terenu sektory, które będziemy przeszukiwać i w które potem wysyłani są ludzie. Najczęściej tak to właśnie wygląda, jest to taka bardzo schematyczna praca. Planiści, kiedy ułożą teren, w trakcie jego układania tak naprawdę grupy już wychodzą, bo liczy się wiadomo czas. Współpracujemy w zakresie poszukiwań tak naprawdę chyba ze wszystkimi możliwymi służbami odpowiedzialnymi za poszukiwania w Polsce. Takimi jak oczywiście policja, straż pożarna, ale też jednostki podobne do naszej, jak na przykład Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza w Białogardzie, czy też OSP Szczecin, które stricte zajmuje się właśnie taką tematyką, jak i my. Oczywiście są to grupy czasami z całej Polski. Zdarza nam się pracować naprawdę w bardzo rozległym i, że tak powiem, szerokim gronie. Największą motywacją do takich działań, jak i każdych działań, które mają na celu pomagać ludziom, jest chyba to od początku swojej przygody z ratownictwem obserwuję i chyba najlepiej zapamiętuję zawsze takie zwykłe, proste słowo dziękuję od osoby, której się pomogło, czy od rodziny osoby poszkodowanej. To, że komuś się pomogło, naprawdę daje olbrzymią satysfakcję i to zwykłe słowo dziękuję, no jest jednak warte więcej niż miliony dolarów. Jeżeli chodzi o stricte, o osoby, które chciałyby do nas dołączyć, jak najbardziej zapraszamy wszystkich w każdym wieku. Oczywiście, jeżeli chodzi też o grupę poszukiwawczo-ratowniczą i o realne działania w tej grupie, podstawowym parametrem jest ukończony 18 rok życia. Oczywiście szkolenia takie jak kwalifikowana pierwsza pomoc, czy szkolenia wewnętrzne odbywane w naszych jednostkach, które przygotowują tak naprawdę do tego typu działań, są to kluczowe, ale podstawowym parametrem jest oczywiście zdrowie i 18 rok życia ukończony. My resztę tutaj pokierujemy i nauczymy. A teraz jeszcze pytanie konkursowe. Pytanie konkursowe brzmi: jak nazywa się i kto stworzył aplikację, która pomaga nam w poszukiwaniach? Jeżeli wiecie, odpowiedzi wysyłajcie na adres mailowy Centrum Kultury w Chojnie. Dziękuję i do zobaczenia.